Dzień dobry, dzień dobry. To co widzieliście, tak, to jest nowy sezon. I dzisiaj o nim porozmawiamy. Wczoraj rozmawialiśmy podczas live'a, ale dzisiaj zrobiłem taki materiał, tak abyście mogli na spokojnie obejrzeć, posłuchać, pogdybamy, pozgadujemy. Ale słuchajcie, to nie wszystko, jeżeli chodzi o nowy sezon. Dzisiaj pojawiły się dwa artykuły i będziecie w szoku, jak wam powiem, że już niedługo... Będziecie mogli nabyć czołgi premium 9-10 tier za srebro, czyli za walutę w grze, tą którą zdobywamy. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hinzul i śpieszę wam tutaj szybko zakomunikować, że takie właśnie chocki, klocki się odbędą. Takie, słuchajcie, mamy tutaj pierwszy artykuł i co takiego w tym artykule... Czytamy, słuchajcie, mamy bonusy, tak? Bonusy za pierwszą wygraną razy 3. To jest od 28 listopada do 3 grudnia. A jeżeli chodzi o oferty Cyber Monday od 2 grudnia do 3 grudnia, zobaczcie, co tutaj Orgaming nam napisał. Ale to nie wszystko. W tym roku dodajemy nowe promocje One Shots. Jest to sześć czołgów premium wybranych przez naszych współpracowników społeczności, czyli przez CCKów, jako niezbędne pojazdy, które należą do każdego garażu. No, to jest to tłumaczenie tych stron, to jest Żenujące, szczerze Wam powiem, ale to pomińmy sobie to tłumaczenie, tak. I będziesz miał dwa sposoby, aby je zdobyć: za złoto z 50% zniżką, lub. Za srebro. Tak, dobrze to przeczytałeś. Po raz pierwszy będziesz mógł kupić te sześć czołgów premium z poziomów 9 i 10 w II wojnie światowej, i tutaj będzie też zimna wojna, za pomocą srebra. Jeśli siedziałeś na dużej ilości nadwyżki srebra i szukałeś dobrego sposobu na jego użycie, te pojazdy mogą cię. Wzywać. Tak więc słuchajcie, pierwszy raz Wargaming dodaje coś takiego, że będziemy mogli nabyć pojazdy, i tutaj jest napisane od 9 do 10 i łącznie z zimną wojną za srebro, czołgi premium za srebro. Oj, ciekawi, ciekawi mnie hmm, za jaką cenę to raz. No, ja srebra akurat mam dość sporo. Kolejna rzecz ciekawi mnie, czy to nie jest coś takiego jak na przykład na PC, żeby pozbawić nas właśnie srebra, bo wielu, wielu graczy tego srebra ma naprawdę bardzo dużą nadwyżkę. I zastanawiam mnie właśnie, za ile sobie wycenią te pojazdy, które będziemy mogli kupić za srebro. Ale słuchajcie, to jest od 2 grudnia do 3, czyli na ten Cyber Monday. Zobaczymy. Jakie też, nie wiem, jakie to są pojazdy. Czy mnie jakiekolwiek interesują z 9 tieru, tylko jeden, ten ala ukraińsko-polski wynalazek? Tak? Tylko ten pojazd, raczej jego nie będziemy mogli kupić, a resztę wszystkie mam. Dziesiątki tak samo. Tak więc, no, pewnie wielu jest takich, może coś tutaj przyciągnie jakaś maszynka. Nie wiemy, jakie to na razie pojazdy są, nie podali tutaj żadnej informacji, ale słuchajcie, będzie taka możliwość. Kolejna informacja. Mamy kalendarz zimowy. I od 1 grudnia do 1 stycznia otwieramy kalendarz zimowy każdego dnia. Już to chyba było wcześniej, tak? Mieliśmy coś takiego, że każdego dnia musimy po prostu się zalogować do gry, otworzyć sobie tak zwany ten winter kalendar, albo kalendarz adwentowy, i dostajemy. Nagrody. Tutaj również Wargaming dodaje nam w tym kalendarzu pojazd, który będziemy mogli sobie odebrać, pewnie jakaś trójka, może jakaś czwórka, który będziemy mogli sobie odebrać od 31 grudnia do 14 stycznia. Tak więc nie musicie się śpieszyć. Od 31 grudnia do 14 stycznia będziecie mogli odebrać pojazd, który pojawi się jako pierwszy raz pierwszy raz maszyna w, akurat u nas w grze mieliśmy BT5 w 2021 roku będą różne jakieś bajery busty niebusty boosty bajery do upiększania garaży, mamy również nawet dowódcę 2D dni konta premium itd itd z tego kalendarza to wszystko będziemy mogli wyciągnąć wystarczy po prostu się logować od pierwszego Grudnia do 31 i otwierać po prostu sobie, odbierać te nagrody. No, i teraz możemy, słuchajcie, przejść już do informacji sezonu. Tak, patrząc, słuchajcie, zobaczcie, patrząc na tego screena, tutaj mamy kilka zastanawiających mnie informacji. Pierwsza jest tutaj esetka. Nie wiem, co ona tutaj robi. Czy to tylko tak, aby był. Ale nie wydaje mi się, coś tutaj jest na rzeczy, bo jest esetka. Na tą stronę, na prawej stronie, zobaczcie, mamy czołgi zabawkowe, tak? No to nic nowego, ale pierwszy raz widzę zabawkę z rakietami. Tak więc coś ciekawego się tutaj będzie działo. Dodatkowo mamy jakiegoś tutaj, nie wiem co to jest, jak, jakaś może Yeti? No, coś takiego chyba Yeti. No i mamy oczywiście czołg w nowym sezonie, który będziemy mogli. Nabyć za 6000 golda, czyli tą przepustkę, ostateczną, i ten pojazd posiada fajną skórkę. Ale zaraz o tym sobie powiemy. Tutaj jakaś jest pani królowa lodu. Są renifery. No, tak więc, no, patrząc na tego screena, jest tutaj ciekawych kilka informacji. Tutaj jest kolejny pojazd. Nie wiem, co to za pojazd. Dobra, lecimy dalej. Tak, słuchajcie, Chimera to jest pojazd, który. Zdobędziemy, jeżeli ktoś zrobi sezon, nie wydając ani grosza. Ale ja proponuję, wydajcie sobie te 2000, bo one po pierwsze zwrócą Wam się za ten sezon. Tutaj mam na myśli oczywiście te nagrody, które są do zdobycia, czyli złoto, skrzynki, a może nawet coś więcej zdobędziecie niż 2000, ale na pewno to Wam się zwróci, a dodatkowo zdobędziecie kapitalną maszynę, o której zaraz sobie powiemy. No i ta Chimera jest dla tych, którzy kompletnie nie chcą nic wydać. Wbijamy setny poziom i jest Chimera w naszym garażu. Wydając na tą małą przepustkę, czyli 2000 golda, zdobywamy Chimerę za setny poziom tak? i zdobywamy za 25 poziom, zdobywamy Grizzly'ego. To jest raczej taka szrocina, Kolejny pojazd, tutaj mamy za 75 level, czyli Javelina Krubsztejera. Już kilka razy mogliśmy ten pojazd jakoś nabyć, zdobyć i tak dalej. No i słuchajcie, za setny level, tak, za setny level, jeżeli wydacie 2000 golda, zdobywacie pojazd 10 Tieru. Jest to zupełnie nowa maszyna: Czołg PWZ-46, Polski czołg. I słuchajcie, Zaraz zobaczycie, jak on wygląda. Tutaj mamy połączone cztery systemy napędzania, gąsienic i tak dalej. Mamy już takie pojazdy, choćby nawet Face One. On posiada. Taką podobną mechanikę, czy ona jakoś wpływa na rozgrywkę. Nie, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kosmetyka. No, bo z tego co pamiętam, na PC były pojazdy i to chyba te pojazdy Joch, gdzie one mają podwójną gąsienicę, gdzie na przykład ktoś zrzuci nam gąskę, ale pojazd dalej jedzie, tylko że dużo, dużo wolniej. I dopiero chyba za, nie wiem, tam drugim razem, wtedy możemy pojazd unieruchomić. Tutaj jest chyba tylko i wyłącznie, chyba wizualne rozwiązanie. Nie jestem pewien, ale zobaczymy. Lecąc dalej, zobaczcie, mamy na ten nasz nowy polski czołg skórkę, specjalną skórkę. Jeżeli odblokujemy sobie 120 poziom, wtedy dostajemy taką skórkę o nazwie Bizon. Tak, dostajemy Bizona. Kolejny pojazd, jeżeli wydamy te 6000, czyli dużą przepustkę, wszystkie te nagrody, które wymieniłem, plus ten nowy pojazd na zimnej wojnie i jest to trzecia era: Streetswagen 122A. Leopard, nie wiem dlaczego o nazwie Streetswagen, no jest to nic innego jak Leopard, tylko zastanawiam mnie właśnie, czy on nie ma tutaj tego automatycznego, hydraulicznego zawieszenia. Wargaming chyba nie powiedział nic na ten temat. Na razie nie mamy takiej informacji, tak więc ten pojazd jest za 6000. Mnie akurat nie interesuje, ale pff, słuchajcie, jeżeli wydajemy 6000, no to odblokowujemy 25 leveli. W nowym sezonie, no i mamy ten pojazd, tak? Nie wiem, zobaczę parametry, bo na razie nie mamy żadnych parametrów, jeżeli chodzi o te dwie maszyny, czyli o polską i o tego Streetswagena. Zobaczymy, jakie parametry. Jeżeli będą jakieś fajne parametry, no to kto wie, może też go nabędę, jeżeli chodzi właśnie o tą przepustkę. No i tutaj mamy do tego pojazdu, właśnie tą specjalną skórkę na streetwagena I zobaczcie, fajnie to wygląda taka zimowa. Tylko mam nadzieję, że ona tak będzie wyglądała z takimi soplami. Co dalej? Mamy oczywiście tutaj dowódcę 3D, następnie to jest w tej przepustce za 6000, następnie mamy nową mapę. Słuchajcie, tak, nowa mapa. Ta mapa już jest na pc -cie. No, taka dość ciekawa, szczerze powiem, bo mamy tak, i otwarte tereny, i jest trochę miasta, tak więc no, dość ciekawie to wygląda. I ta mapa będzie się pojawiała od tieru 5 w górę, tak, nawet właśnie pojazdy. Zimnej Wojny. One będą tutaj grały na tej mapie. Mapka w ten sposób wygląda. Taki port jakby troszeczkę taki powiększony. Nie wiem. Nie widziałem dobrze tej mapy. Nawet na PC nie, nie przyglądałem się tej mapce jak ona wygląda. No i tutaj mamy wszystkie nowości jakie nas czekają w nowym sezonie. Mamy jakiś rebalans pojazdów na Zimnej Wojnie. Mamy tutaj dodatkowe jakieś działka mają pojazdy niektóre dostać. Jakaś, jakiś update amunicji i tak dalej, i tak dalej. Tak więc zobaczymy to w trakcie. Co dalej, słuchajcie? Sezon zaczynamy od 3 grudnia do 3 lutego. Tak więc sezon kończy nam się 3 lutego. Sezon o nazwie Frostbite. No i teraz jeszcze na koniec tego materiału, który Wam przedstawiłem przed chwilą, co widzieliście. Na koniec materiału pojawia nam się coś takiego, tak. Coś takiego nam się pojawia i tutaj też przeglądałem tą dość uważnie planszę i tak tutaj mamy właśnie ten oto jakiś pojazd z jakimś harpunem, nie wiem co to jest. No jest ten Yeti, tu jakaś laska, nie wiem z jakiej to z jakiej bajki czy z czegoś, nie wiem, co to w ogóle jest, bo ja raczej w tych tematach nie siedzę i nie wiem kto to jest, zobaczymy, ale na co zwróciłem uwagę? Zobaczcie, mamy Pojazdy te zabawkowe. I nie dość, że tak. Mamy pojazd ten zabawkowy. On będzie pewnie na od 10 grudnia, niby. Mamy jakiś Winterfest, tak. Nie wiem, czy te zabawki też wejdą od 10 grudnia. Nie wydaje mi się, no ale zobaczymy. Ale na co tutaj zwróciłem uwagę? Zobaczcie, mamy ten pojazd z tą rakietą, tak. Czyli tutaj mamy rakietowca. Mamy dwulufowca, tak. Jest dwulufowiec. A tutaj jest pojazd zabawkowy. I ma jakieś takie dziwne działo, może jakieś obrotowe. Tak więc Wargaming tutaj dodaje nam więcej pojazdów zabawkowych w różnych opcjach. Tak więc, no, nie wiem na, na, na czym one będą jeździły, na jakich mapach, czy na tych samych, co mieliśmy do tej pory, no, ale jest tutaj widać naprawdę. Spory, spory wybór tych pojazdów. I jest rakietowiec, i jest dwulufowiec, jest normalne, standardowe działo. Nie mamy jakiejś tej artylerii, tak jak mieliśmy wcześniej, w tych wcześniejszych sezonach. I nie mamy pojazdu z tymi strzałkami. No trudno mi powiedzieć, słuchajcie, naprawdę trudno mi powiedzieć, co to będzie. No ale nic, zobaczymy. No jest Mikołaj, są Renifery. No i właśnie ta postać, ta postać, którą tutaj widzicie. I ten Winter Fest zacznie się od 10 grudnia do 7 stycznia. Co dalej? Słuchajcie, co dalej? Na co tutaj jeszcze należy zwrócić uwagę? To jest właśnie ten nasz pojazd polski, który pojawi się w grze. I ja tutaj zwróciłem uwagę na kilka szczegółów. Bo tak Alfa na tym pojeździe to jest niby na PCCie 560. Dzisiaj dostałem taką informację, że u nas ta alfa będzie inna. Na razie nie mamy żadnych informacji, ile ta alfa będzie wynosiła, czyli uszkodzenia na strzał. Ale kto wie, może nasz pojazd dostanie zupełnie inne uszkodzenia niż wersja PC-owa. A dlaczego tak mogłoby być? Zobaczcie na to. Tutaj wam pokażę. Ten pojazd. To jest właśnie ten pojazd w wersji pc i zobaczcie na działo, jak to działo wygląda. A teraz zobaczcie na ten pojazd, i jak wygląda to działo. To działo jest zupełnie, zupełnie inne. I kto wie, czy ten pojazd Pff, będzie miał zupełnie inne uszkodzenia. Pancerz może być ten sam, ale działo tutaj może być zupełnie inne, bo to działo. No, takie typowo polskie, ruskie, coś takiego, a tutaj to działo zupełnie inaczej wygląda, i właśnie to mnie zastanawia, bardzo mnie ten pojazd zastanawia, jaką alfę on będzie posiadał. No i prędkość pocisków, tak? Prędkość pocisków też to jest zastanawiające. Patrząc tutaj na inne parametry tego czołgu, no to wiadomo, mm, mamy tak, mamy mm, penetrację 254 na pocisku podstawowym, opuszczanie działa minus 8, Stopni tutaj z tego co widzę to jest 2700 punktów wytrzymałości. Widziałem na innym screenie ten pojazd posiada 2,5. Tak więc no, na razie nie mamy żadnych słuchajcie, naszych parametrów tak więc sobie tylko gdybamy. Ten pojazd właśnie ma takie podwójne gąsienice. Tak? Podwójne gąsienice. Czy one będą miały jakąś specjalną mechanikę? Chyba raczej nie jest to tylko wizualny taki efekt. Tak mi się wydaje. Ale pojazd bardzo dobrze opancerzony, z przodu 350 na wieży również, ten włas niby no jest dość, dość duży, ale czy będzie łatwo przebijalny? Trudno powiedzieć, słuchajcie, trudno naprawdę powiedzieć i bardzo się zdziwię, jeżeli... Nasz pojazd będzie miał inne parametry Wargaming już nie raz Zaskakiwał, jeżeli chodzi o wersję Konsolową w porównaniu do wersji pc owej nie raz zaskakiwał Kto wie, zobaczymy, może akurat Nasz pojazd, powiedzmy sobie, że będzie Miał alfę, nie 500, 6, 590 Czy tam 560 Ile on ma tutaj? 560, może będzie miał 750 Słuchajcie, to by było naprawdę Coś, jestem niesamowicie ciekaw Tej maszyny we wtorek wchodzi nowy sezon, i we wtorek tym pojazdem będziemy grali. Zobaczycie, co to za bestia. Tak więc, słuchajcie, będzie się działo, naprawdę będzie się działo: czołgi za srebro. Tutaj prawdopodobnie będzie dużo, dużo więcej innych pojazdów, no bo to jest Cyber Monday 2 grudnia. Mamy kalendarz adwentowy, mamy cały nowy sezon. No i oczywiście ten winter. Tak, jakiś event zimowy, bardzo mnie to zastanawia, co to będzie. Tak więc słuchajcie, na chwilę obecną to wszystko piszcie. Oczywiście, sekcja komentarzy należy do Was. Napiszcie, co sądzicie o polskiej maszynie. Ja naprawdę tego pojazdu jestem niesamowicie ciekawy. Kapitalnie wygląda taka ebola. Tutaj patrząc na dolną płytę, no to ciekawie, ciekawie, bardzo ciekawie wygląda. Fajnie, gdyby ta alfa była inna niż na przykład na wersji pc A jak. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!